Panie Wolino, jesteśmy przed sekretariatem pierwszego wydziału cywilnego. Pani od lutego powinna mieć dziecko tutaj wydane przez sąd. Dlaczego nie ma pani dziecka? Przed chwilą dowiedziałam się, że akta mojej sprawy znajdują się w Lublinie, gdzie sąd apelacyjny miał rozpatrzyć moją sprawę, która do dzisiaj nie została rozpatrzona. Dlatego sąd w Radomiu nie podejmie żadnej decyzji, dopóki akta nie wrócą do Radomia. A kiedy wrócą akta do Radomia? W przyszłym tygodniu muszą wrócić, bo 21 marca jest sprawa. A jeśli chodzi o akta zastępcze, powinny zostać tutaj w Radomiu? W aktach zastępczych dowiedziałam się, że jest tylko informacja z sądu rodzinnego i z prokuratury o postawionych zarzutach. Jakiego typu są to zarzuty? Jest to zarzut uprowadzenia. Chodzi o uprowadzenie dziecka z Radomia do Norwegii, tak? Tak. I przypomnijmy, że na mocy konwencji haskiej dziecko powinno być przy pani, dziecko powinno wrócić tutaj w Radomiu do pani mieszkania. Tak, 14 stycznia w Oslo odbyła się rozprawa, na której sąd zadecydował, że córka powinna wrócić do kraju, do mnie. Byliśmy tutaj w gabinecie, w sekretariacie prezesa Sądu Okręgowego. Została pani nieprzyjęta przez prezesa. Dzisiaj mamy czwartek, 14 marca. Dopiero pani przy takiej tragedii, jeśli chodzi o wielomiesięczne już uprowadzenie dziecka, została pani poproszona o to, żeby przyjechała pani w poniedziałek, bo wtedy prezes będzie miał dyżur na godzinę 12. Czy pani przyjedzie na ten dyżur? Tak, przyjadę. Jak pani ocenia z punktu widzenia też już praktyki międzynarodowej to, co się dzieje w Radomiu z punktu widzenia ochrony dobra dzieci? Pani córeczka ma 7 lat i jest zmanipulowana przez ojca, z tego co pani przekazywała, jest indoktrynowana przeciwko pani. Jak? Sąd Norwegii w ciągu 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku rozpatrzył, wydał wyrok pozytywny dla mnie. Natomiast sprawa w Radomiu ciągnie się od listopada. W listopadzie zostało wydane postanowienie i do dnia dzisiejszego nie jest ono respektowane. Czy jest pani gotowa powiadomić ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który osobiście zajmował się sprawą w ubiegłym tygodniu porwania małej dziewczynki w Białymstoku i ta akcja się zakończyła aresztowaniami, zatrzymaniami w ciągu 24 godzin? Oczywiście, jeśli będzie trzeba, zrobię wszystko, żeby córka do mnie wróciła. Dziękuję.